Witamy. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam odwrotne wiosłowanie na sztandze. To ćwiczenie jest dedykowane dla osób początkujących, a także początkujących fighterów, którzy próbują wyrobić własną siłę. To ćwiczenie będzie zamienne dla osób, które nie mogą się pociągnąć z własnym ciężarem ciała. Może Kuba pokaże. Chwytamy sztangę na jakąś tam szerokość, którą lubimy. Kuba akurat chwycił trochę szerzej, czyli imitujemy pociąganie na drążku na chwytę, ale też także można pod chwytę, jak nam będzie wygodnie. Pamiętajcie, całe ciało ma być napięte, opieramy się na piętach, brzuch napięty, plecy też. Sami spróbujecie to na siłowni, zobaczycie, że jednak całe ciało pracuje. I pociągam się. Hop, raz, dwa, trzy. Dobra. Zobaczcie, że tutaj nie podciągamy pełny ciężar ciała, ale powiedzmy jakieś 70% masy ciała. To już będzie Wam wystarczało. Jak się robiło? No, myślę, że dla początkującego fightera będzie to super, super wstęp przed prawdziwym podciąganiem. Myślę, że każdy powinien spróbować. Więc nazwijmy to alternatywa do podciągania na drążku. Dziękujemy i zapraszam do subskrypcji kanału.